Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Brukselski portal polityko przeprowadził śledztwo dziennikarskie z którego wynika, że Unia Europejska opiera wiele ze swoich decyzji o sankcjach nakładanych na Rosję na artykułach z Wikipedii, niesprawdzonych rosyjskich źródłach w tym reklamach i magazynach lifestyle'owych, a także na publikacjach agencyjnych i Rasowych. Unia Europejska używa tutaj tak zwanych pakietów. Są to wielostronicowe opisy podstaw prawnych do nałożenia sankcji, zawierają podsumowanie uzasadnień i krótką biografię danej osoby, jak i materiał dowodowy. Jako materiał pomocniczy w pakietach cytowane są zajmujące jedną stronę biografie danych osób pobrane z magazynu Forbes lub nawet z Wikipedii. To wszystko wynika ze śledztwa portalu Politico. Samo umieszczenie na tak zwanej liście amerykańskich oligarchów, na której znajduje się około 100 osób uznawanych przez Departament Skarbu USA za no w cudzysłowie oligarchów, jest przytaczane jako dowód popełnienia przestępstwa. Te Unijne pakiety pokazują, że Unia Europejska opiera wiele swoich decyzji dotyczących sankcji, polegających na odcięciu aktywów i zakazu podróżowania do państw członko członkowskich, na bardzo niepewnych dowodach, narażając samą Unię na bezradność wobec skarg sądowych. Warto także zauważyć, że te pakiety dowodowe opierają się często na mało wiarygodnych otwartych źródłach. Tutaj Polityko pisze, że jeden z pakietów dowodowych opiera się na dziesięciu, takich linkach, inny na dziewięciu, a kolejny na przykład na czterech. Są wśród nich takie publikacje, jak te z Financial Times czy agencji Reutera, ale opierają się w dużym stopniu także na. Maszynowo tłumaczonych artykułach z rosyjskich lub ukraińskich źródeł o bardzo różnej wiarygodności. Często są to właśnie informacje z czasopism lifestyleowych, czasopism, które publikują więcej przepisów kulinarnych niż poważnego dziennikarstwa. Unia Europejska nałożyła sankcje na blisko 1600 osób w związku z toczącą się wojną na Ukrainie. Według prawników poddanych im osób oraz niezależnych ekspertów, z którymi rozmiał, rozmawiał portal Politico, poprzeczka dotycząca zebranych dowodów jest jednak, cytuję, szokująco niska, zwłaszcza uwzględniając powagę konsekwencji. Koniec cytatu. Warto tutaj także zacytować Wiktora Winklera, niemieckiego prawnika specjalizującego się w sankcjach, który powiedział: To jest cytat, Stworzyliśmy instrument sankcji, który jest bardzo, bardzo ostrym ostrzem, a sposób, w jaki Unia Europejska używa tego ostrza, jest nie do przyjęcia. Koniec cytatu. Jeden z dyplomatów z kraju członkowskiego Unii Europejskiej opisał, że decyzje dotyczące sankcji są podejmowane w zatrważająco pospiesznym tempie, a grupa pracowników z kraju dyplomaty Pracowała przez ostatni rok co najmniej 12 godzin dziennie, aby skompilować nowe pakiety dowodów i ulepszyć istniejące. Aby dana osoba mogła zostać ukarana, najpierw zbierane są dowody przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, które są następnie przekazywane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych. Ta przedstawia je w Radzie Europejskiej przedstawicielom wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej. Ambasadorzy państw członkowskich dwa razy w roku w drodze tak zwanego konsensusu decydują czy odnowić całą, całą listę, ale tutaj, poza naciskami Węgier na usunięcie kilku nazwisk, debata na ten temat jest. Jest nieznaczna, tak pisze portal Politico. Zapytany, czy artykuł w Wikipedii stanowi odpowiedni dowód do nałożenia sankcji, jeden z anonimowych rozmówców portalu z kręgów dyplomatycznych Unii Europejskiej stwierdził, że może być to bardzo problematyczne. W tym miejscu warto także zauważyć, że sankcje na Rosję słabo działają. Gospodarka rosyjska daje sobie radę wyjątkowo dobrze, i warto także zadać pytanie. Jak to oddziałuje na samą Unię Europejską. Bloomberg, największa na świecie agencja prasowa, która specjalizuje się w dostarczaniu informacji na temat rynków finansowych, dotarła do dokumentów, w którym Komisja Europejska ocenia dotychczasowe efekty sankcji. Z analizy wynika, że zablokowały one import z Rosji o wartości 91 miliardów euro i unijny eksport do Rosji wart. 48 miliardów euro. Unia Europejska, tak jak powiedziałem, nałożyła sankcje na niemal 1600 osób i na około 250 podmiotów od czasu tak zwanego kryzysu krymskiego. Natomiast w ocenie przygotowanej przez Komisję Europejską wskazuje się, że sankcje stanowią Broń obosieczną, ponieważ doszło nie tylko do skoku cen energii, a przemysł europejski zgłosił poważne zakłócenia w łańcuchu dostaw, związanych także z importem gazów rzadkich, takich jak neon i ksenon, które są wykorzystywane m.in. do produkcji półprzewodników. Sama wojna zakłóciła łańcuchy dostaw i spowodowała różne niedobory surowców, a unijne firmy znalazły się w trudnej sytuacji, ponieważ musiały znaleźć nowe trasy po wyższych, po wyższych cenach. Wstrzymane zostały przeloty samolotów z Unii Europejskiej nad terytorium rosyjskim, co szczególnie dotknęło linie lotnicze naszego regionu. Transport kolejowy między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową, tranzytem przez Rosję, został znacznie ograniczony, a zakaz importu produktów z drewna oraz rosyjskie środki odwetowe spowodowały wzrost cen i problemy. Z dostawami, zwłaszcza sklejki i dębu. Warto także zauważyć, że pomimo sankcji i pułapów cenowych nałożonych przez grupę największych gospodarek świata zachodniego, czyli grupę G7, Federacja Rosyjska w dalszym ciągu korzysta z transportu krajów Unii Europejskiej i grupy G7, by eksportować ropę naftową. Około 2 trzecie rosyjskiej ropy i produktów naftowych jest. Transportowane statkami ubezpieczonymi bądź będącymi własnością krajów, które zobowiązały się przestrzegać pułapów cenowych określonych przez G7. To dowodzi, że władze rosyjskie są w stanie bardzo sprawnie tutaj wykorzystywać europejską branżę spedycyjną, i to też pokazuje, że te sankcje są, no, mówiąc delikatnie, mocno, mocno dziurawe. W ubiegłym miesiącu rosyjskie zyski z eksportu paliw kopalnych wzrosły już drugi miesiąc z rzędu o 3% w porównaniu, w porównaniu z lipcem. Także w Polsce oczywiście odczuwamy negatywne skutki sankcji nakładanych na, na Rosję. Widać to i po cenach paliw, i po cenach gazu. To wszystko jest, jest skutkiem tych, no właśnie, niedziałających, niedziałających sankcji. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny, pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.